Tel Awiwu z Ramat Gan Stadion, sympatyko piłki nożnej, witam Dariusz Szpakowski. Witam Państwa, który rozpoczyna nowy rozdział reprezentacji Polski w eliminacjach Mistrzostw Europy, poprawi nasze nastroje, które nie są najlepsze po ostatnim występie, choćby towarzyskiego spotkania z Białorusią, czy też grze Legii, która odpadła w Pucharze Mistrzów. Stadion Ramat Gan, czyli Zielone Wzgórze, tak jak dzielnica, gdzie jest położony, wypełniony przez około 6, może 7 tysięcy widzów. Wprawdzie organizatorzy spodziewali się 15 tysięcy, a stadion może pomieścić blisko 50, ale mała frekwencja to efekt tego, że tutaj w Izraelu mieszkańcy tego kraju przygotowują się do nowego roku, który w Izraelu rozpocznie się w najbliższy wtorek. Jest bezpośrednia relacja telewizyjna, a także drużyna Izraela gra ostatnio bardzo słabo, no a nasz zespół też nie ma tutaj najwyższych notowań. Oto kapitanowie obu drużyn, Roman Kosecki wyprowadzający reprezentację Polski i Nir Klinger drużynę Izraela. Polacy w biało-czerwonych strojach, po raz pierwszy w strojach Pumy, kontrakt został zrealizowany tuż przed wyjazdem naszej reprezentacji do Izraela. Drużyna Izraela w strojach niebiesko-białych i czwórka sędziowska już w nowych koszulkach, które obowiązują od finału piłkarskich Mistrzostw Świata głównym Belgiem Fransem Van der Wigarterem. I za moment hymny obu państw. Stopni, parno, wilgotno. Chcę jeszcze donieść, że reprezentacja młodzieżowa zremisowała przed meczu 2-2 z Izraelem, a teraz w imię Izraela śpiewany przez zespół Semeder Rain. Wracając do meczu reprezentacji młodzieżowych w kategorii do lat 21, które walczą nie tylko o tytuł Mistrza Europy, ale również o udział w finale turnieju olimpijskiego w Atlancie. Mówiłem, Polacy zremisowali 2-2, to trójka arbitrów i kapitanowie obu zespołów. Bramki dla naszego zespołu zdobyli Szemoński i Żąsa, bardzo piękny gol zdobyty po błędzie bramkarza drużyny Izraela. Natomiast gole dla Izraela strzelali w 7 minucie Graif, w 44 Holtman z rzutu karnego. Polacy bramki w 33, przypomnę, Szemoński, w 77 Rząs. A teraz przed nami pierwszych reprezentacji. Drużyna Izraela debiutuje w eliminacjach Mistrzostw Europy, dopuszczona do Europejskiej Unii Piłkarskiej. Zespół Izraela na tym stadionie w meczach eliminacyjnych, myślę tutaj o meczach eliminacji Mistrzostw Świata, nie odniósł znaczącego sukcesu.
Na przestrzeni 4 lat ostatnich udało mu się zremisować z Austrią 1-1. No ale też wiemy, że w meczu wyjazdowym z Francją 13 listopada wygrał z Francuzami 3-2, otwierając jej z dużej części reprezentacji Francji szansę gry w finałach, no a w końcu odebrali Francuzom tę szansę Bułgarzy. Będzie okazja do rewanżu, jak wiemy, Francuzi i Rumuni w naszej grupie pierwszej eliminacyjnej. I te dwie reprezentacje w zgodnej opinii prasy izraelskiej uważane są za faworyta grupy do awansu. Awansują zwycięzcy wszystkich grup, a także później zespoły, które będą na drugich miejscach, przy czym dla nich będzie sporządzana dodatkowa tabela, w której wliczać się będzie punkty i bramki uzyskane w spotkaniach z zespołami, które w końcowej klasyfikacji zajmą miejsce pierwsze, trzecie i czwarte w grupie. Za zwycięstwo to nowum przyznawane 3 punkty, remis oczywiście za punkt. No i to wszystko, jeśli chodzi o 10. edycję. Do tej pory nie udało nam się nigdy zagrać w finałach. Teraz też nasze szanse nie wyglądają i nie oceniane są zbyt wysoko, no ale mamy nadzieję, że Polacy przystępują do nowej przygody i oby nie był to falstart i by gra nie odbiegała od oczekiwań kibiców, no i oczywiście życzeń selekcjonera Henryka Apostela. 7. spotkanie obu reprezentacji, belgijski arbiter Frans van der Wielgaarten, ten sam, który prowadził przegrany mecz na Wembley z Anglią 0-3, rozpoczął spotkanie. Polacy w biało-czerwonych strojach, przypomnę, gospodarze Izrael na niebiesko-biało. 3 zmiany w drużynie Izraela w porównaniu z niedawnym, wysoko przegranym spotkaniem z Chorwacją. Nie grają dziś Lewi, nie gra Szelach i nie gra Cohen, a skład drużyny polskiej wygląda w sposób następujący: w bramce Wandzik, z 2 Bąk, z 3 Szewczyk, z 4 Maciejewski, z 5 Wałdoch, 6 Łapiński, z 7 Jałocha, z 8 kapitan Kosecki, z 9 Mielcarski, z 10 Kowalczyk i z 11 Brzęczek. A drużyna Izraela w bramce Ginsburg, z 2 Balbul, z 3 Glam, z 4 Hazan, z 5 Alon Harazi, z 6 Klinger, kapitan drużyny Izraela, z 7 Banin, z 8 Revivo, z 9 Berkowicz, z 10 Ronen Harazi, to nie są bracia, i z 11 Rosenthal, którego pod znakiem zapytania stał występ w dzisiejszym meczu. Rosenthal po zmianie barw klubowych przeszedł, jak wiemy, z Liverpoolu do Tottenhamu. Czas spędza raczej na ławce rezerwowych, gdy Tottenham pozyskał Klinsmana i Dumitrescu. Drużyna gospodarzy daleko obok bramki Józefa Wandzika. Proszę Państwa, nie mamy obrazu, ja również go nie mam na podglądzie. Powtarza się sytuacja z meczu eliminacji Mistrzostw Świata z Holandią. Nie wiem, cóż to za usterka, trudno mi wytłumaczyć. Mam nadzieję, że obraz niedługo odzyskamy. A zatem pragnę Państwa uspokoić, że jest 2. minuta spotkania eliminacji Mistrzostw Europy w grupie pierwszej i rozpoczynamy grę od bramki. Rozpocznie Józef Wandzik, który powrócił do reprezentacji. Kłopoty selekcjonera, kontuzja Kłaka, słaba postawa Woźniaka. Polacy pod polem karnym drużyny Izraela stracili jednak piłkę. W środkowej strefie boiska Ronen Harazi. Obraz już również pojawił się i na moim monitorze. Otrzymałem informację z Warszawy, że jest i u Państwa w domach, a zatem patrzmy na spokojnie. Wiadomo, że drużyna Izraela szczególnie groźna w pierwszych momentach. Doping jednak publiczności nikły, niewiele jej dzisiaj na trybunach. Polacy z konieczności w tych pierwszych minutach przynajmniej ograniczać się będą do gry obronnej. Liczymy na kontratak, na kontry w wykonaniu Koseckiego, Kowalczyka i Mielcarskiego. Kowalczyk ponoć dzisiaj ma podpisać, bo jak twierdził Roman Kosecki, wczoraj Hiszpanie doszli do porozumienia z Legią i ma przejść do Betisu Sevilla. Sumę, jaką przekazał mi tutaj Roman Kowalczyk, to podobno $1,5 miliona. Roman Kosecki, przepraszam, Wojciech Kowalczyk podpisu jeszcze nie złożył. No i dzisiaj mają się ponoć zjawić działacze z Hiszpanii po tym spotkaniu. Marcina Jałochę z kolei obserwują wysłannicy Waregem. Kubik, który jest na ławce rezerwowych, ma być obserwowany przez klubowych działaczy jednego z klubów izraelskich. Groźnie pod naszą bramką, ale spokojnie wyjaśnił Bąk. Jacek Bąk na prawej stronie, z lewej Maciejewski, który po kontuzji Ratajczyka został powołany do reprezentacji. Wcześniej trener zdecydował się na Jegora, ale ten też był nie w pełni sił. Ma jeden występ
w oficjalnym międzypaństwowym spotkaniu. Maciejewski dwukrotnie grał w reprezentacji B. Po raz 60 w drużynie narodowej Roman Kosecki, który debiutował tutaj w reprezentacji przed 8 laty w turnieju, w którym graliśmy z Rumunią. No i w roku 88 wysoko wygraliśmy wtedy z Izraelem 3-1. 20 raz w drużynie narodowej Kowalski, Wałdo. Nigdy drużyna Izraela nie wygrała z nami. Gramy po raz 7. 2 zwycięstwa polskiej reprezentacji. Pierwsze wysokie w 59 roku we Wrocławiu. 7-2, o tym następnym 3-1 już mówiłem. Na ponadto 4 remisy, przy czym w dwóch ostatnich meczach w roku 92, 93 zremisowaliśmy z zespołem Izraela odpowiednio 1-1 i 0-0. Zdziwienie prasy, dziennikarzy w Izraelu budził fakt braku w zespole Juszkowiaka. Twierdzą, że oglądają tutaj ligę portugalską. Wypytywali również o Andrzeja Rudego, podkreślając zresztą, że nie jest to najsilniejsze zestawienie naszej drużyny. Roman Szewczyk. Wbrew przewidywaniom zespół gospodarzy nie rozpoczął tutaj od huraganowych ataków, wręcz przeciwnie. Polacy, jak widzimy, przejęli inicjatywę. Kosecki i rzut wolny. Roman Kosecki zdecydował się na grę w reprezentacji Polski, mimo że klub Atletico Madryt, podobnie jak i inne zespoły, inauguruje rozgrywki sezonu ligowego w Hiszpanii. Spora konkurencja, 5 obcokrajowców w Atletico, no ale Kosecki ma nadzieję wywalczyć miejsce w podstawowym składzie. Ronen Haraz. Jałocha. Tomasz Łapiński. Jałocha. Kolejny faul, no i tym razem żółta kartka dla grającego z numerem 7 Tal Banina. Już wcześniej belgijski arbiter, któremu na liniach sekundują Driessen i Stiege, mógł pokazać żółtą kartkę za ten faul na Romanie Kosecki. Jerzy Brzęczny. I pierwszy rzut rożny dla naszej drużyny. Rości Szewczyk. Wałdok. Mielcarski. Bąk. Na polu karnym jest również tam Wojciech Kowalczyk. Brzęczek i faul Romana Szewczyka. Spokojny początek, 8 minuta, bez bramek na Ramat Gan Stadion. W pierwszym występie polskiej reprezentacji w eliminacjach Mistrzostw Europy. Za przeciwników, oprócz dzisiejszego rywala, mamy Francję, Rumunię, Azerbejdżan i Słowację. Hazard. Klinger. Hazan. Alon Harazi. Ronen Harazi.
I tym razem rzut wolny po faulu Bąka. Tomasz Łapiński opiekuje się Rosenthalem. Berkowicz i Rewiwo obok piłki. Rozpocznie Józef Wandzik. Widzą Państwo, niewielu widzów, nikłe zainteresowanie. Oto trener drużyny Izraela, Shlom Scharf, mocno krytykowany za ostatnie porażki. Od 2 lat prowadzi reprezentację. lat. Grał w HPL-u Kfar Saba. Potem sukcesy szkoleniowe. Teraz błąd naszych. Ronen Harazi. Harazi. Berkowicz. Harazi. Ryzykownie, ale czysto. Jacek Bąk odbierał piłkę Maciejewski. Przyspieszyli gracze gospodarzy grę. Berkowicz, strzelec drugiej bramki w tym pamiętnym, zwycięskim meczu wspominającym w Izraelu z reprezentacją Francji na Parc des Princes. Te kontry jak na razie nie wychodzą, wynika to z niedokładności podań, chociaż teraz Kowalczyk walczący tutaj uporali się z nim obrońcy. Kosecki, faulował. Ronen Harazi, Balbul, Hazan, Glam, udany powrót Jałochy i Szewczy, Kowalski, Mielcarski, Rewiwo, Hazan, Balbul, ładna odskrzydlająca akcja drużyny Izraela, Berkowicz, Hazan, nie ma spalonego, Rosenthal, ostry kąt, Roni Harazi, Brzęczek. On dziś w roli głównej, od niego ma się rozpoczynać większość akcji na długie, celne zagrania. Liczy trener Henryk Apostel, Kowalczyk po podaniu właśnie Brzęczka. Kosecki, szansa polskiej drużyny, Kosecki pole karne, płasko po ziemi, a i minimalnie brakowało. Ładna pierwsza akcja polskiej drużyny w 13 minucie. No na takie wypady tyle, że skuteczne liczymy w dzisiejszym meczu. Oto napastnik Atletico Madryt, Roman Kosecki w 60. występie w narodowej reprezentacji. 16 goli do tej pory zdobył dla barw narodowych. Alan Harad. Rosenthal, pole karne, obok niego Łapiński, Harazi. I Józef Wani. Po raz 49 w drużynie narodowej, po 2 latach przerwy. Jałok.
Brzęczek z Jałochą. Bani. Revivo. Rosenthal. Nie, przepraszam, to Ronen Harazi. Berkowicz. Niepilnowany Rosenthal, pozostawiony przez naszych obrońców. Od rzutu z autu rozpoczną gospodarze. Rosenthal, mówiłem, gracz Liverpoolu, obecnie Tottenhamu, ale długo zastanawiał się Shlom Scharff, czy wystawić go w dzisiejszym meczu. Lidze angielskiej nie gra. Szewczyk, ładne wyjście. Brzęczek, z przodu Kowalczyk z Mielczarskim. Do nich zagranie, nie ma spalonego. Kowalczyk, zbyt długa piłka. Dobre wyjście Ginsburga, doświadczonego bramkarza drużyna Izraela. Rezerwowym jest Cohen. W zasadzie ostatnich towarzyskich meczach grywali po połowie. Brzęczek niedokładnie do Kowalczyka. Naprawia jednak... Wydawało mi się, że naprawi swój błąd, tymczasem na spalonym Mielczarskim. Sporo widzą Państwo kibiców z Polski. Ławka rezerwowych z Henrykiem Apostelem, pod wodzą którego reprezentacja Polski rozgrywa siódmy mecz w tym roku. Dwa spotkania wygrane, trzy remisy i porażka, jak idziemy za ust. Maciej. Łapiński. Jałocha. Wałdow. Mielczarski. Wałdow. Kosecki. Kowalczyk i tam obrońcy drużyny Izraela. Drugi rzut rożny dla polskiej reprezentacji. Tym razem Roman Kosecki, wszyscy wysocy z polskiego zespołu na polu karnym Izraela. Kosecki. Za mocno. Faul Mielczarskiego, rzut wolny dla Izraela. Puchar Azji zdobyty w 64 roku. Gra w finałach Mistrzostw Świata w Meksyku w roku 70. To największe osiągnięcia drużyny Izraela. No i oczywiście ten mecz, który przeszedł do historii w eliminacjach Mistrzostw Świata, wygrana na Parc des Princes z Francją w zeszłym roku. A sześciu zawodników, mistrza Izraela, Maccabi Haifa, który prowadzi trener Hitler, pochodzący z Rosji, który grał w drużynie narodowej Izraela, występował w turnieju olimpijskim w Mistrzostwach Świata w 70 roku, a teraz pod jego wodzą Maccabi Haifa robi prawdziwą furorę, nie przegrała żadnego meczu, tymczasem żółta kartka po faulu dla oglądanego Balbula. Po raz drugi ostre starcie z Romanem Koseckim. Doktor Moszkowicz. Miejmy nadzieję, że uraz niegroźny. Na ławce rezerwowych jest Henryk Bałuszyński, na którego występ bardzo liczył Henryk Apostel, piłkarz Górnika Zabrze. No ale kontuzja. I gdy pytałem i zawodnika, i trenera, obaj niestety zaprzeczali, że występ Bałuszyńskiego nie jest możliwy. Choć ostatnio był on rzeczywiście w bardzo dobrej formie. Bąk. Z Maciejewskim powoli reprezentacja Polski opanowuje
sytuację na boisku, inicjatywa po naszej stronie. Jedna groźna, niewykorzystana akcja i sytuacja do tego, byśmy prowadzili, myślę o strzale Romana Koseckiego. 20 minuta pierwszej części eliminacyjnego pojedynku w grupie pierwszej Mistrzostw Europy w Tel Awiwie na stadionie Ramat Gan, remis bezbramkowy. Malutki Revivo, włączający się Hazan, lewy obrońca. Jest Rosenthal, jest Berkowicz i Wandzik. No, podskoczyła ta piłka wczoraj, gdy byłem tutaj na treningu naszej reprezentacji. Józef Wandzik, który wylał sporo potu po strzałach naszych zawodników, narzekał na nierówność, szczególnie pod bramką. No i po tym strzale Berkowicza ta piłka skozłowała, odbiła się dwukrotnie i dość przypadkowo interweniował Wandzik. Tymczasem jakiś uraz Roniego Haraziego. Podniósł się Lewi, który grał w meczu przegranym przez Izrael z Chorwacją tutaj na tym stadionie 0-4. Dziesiątkę więc przez moment Izrael, od rzutu sędziowskiego zostanie wznowiona gra. Mielcarski, Jałocha, Zrzęczyk. Bąk. Bałdor. Od wspomagania tutaj linii defensywnych ma włączać się do akcji ofensywnych. Ładne rozciągnięcie do Mielcarskiego. Kowalczyk na polu karnym. Rosenthal wspomaga kolegów, powrócił już na boisko Roni Harazi, gracze gospodarzy w komplecie. Do końca walczący Jerzy Brzęczek i wywalczył rzut z autu dla Polski. W dość wolnym tempie prowadzone jest to spotkanie. Prasa izraelska przewidywała, że nie będzie to wielkie widowisko, że będzie to typowy mecz o punkty w eliminacjach. No i jak na razie te przewidywania się potwierdzają. Kowalczyk. Przypomnę dla tych z Państwa, którzy może nie od początku oglądali naszą transmisję, że w przedmeczu, w meczu reprezentacji młodzieżowych, w walce o finał turnieju olimpijskiego w Atlancie i o Mistrzostwo Europy, gracze do lat 21 zremisowali 2-2, bramki dla Polski strzelili Szemoński i Rząsa, szczególnie gol Rząsy był bardzo łatwy. Tymczasem Hazan. Szewczyk. Wałdoch. Kosecki. Łapiński. Jałoch. Dobre dośrodkowanie, ale też dobrze ustawiony był Alon Harazi. Niewiele brakowało, by Wojciech Kowalczyk doszedł do tej piłki. Oba zespoły lepiej opanowały grę z kontry. Szybki atak. Chociaż drużyna Izraela chwalona jest za wyszkolenie techniczne. Rosenthal, czysto odebrana.